Jesteśmy przed Komendą Powiatową Policji w Parczewie. Tu pracował policjant, który rok temu zaatakował dziennikarza, żeby uniemożliwić mu filmowanie interwencji. Panowie, dziennikarza bierzecie. Ja jestem dziennikarzem, który dokumentuje. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Zapraszam. Dziennikarza bierzecie. Panowie. Panowie. Nie kopię radiowo. Proszę nie kopać w radio. Proszę, proszę nie stawiać czynnego i wiernego. Panie Danego. Pan mnie zmusza. Niestety, ale pan mnie zmusza. Policjant ten już nie pracuje w Parczewskiej Komendzie. Dwóch funkcjonariuszy tej komendy zostało zwolnionych w ciągu ostatniego roku. Powód? Prokuratura Regionalna w Lublinie postawiła im zarzuty oszustwa. Oszustwo to miało polegać na tym, że funkcjonariusze zawierali umowy z towarzystwami ubezpieczeniowymi i wyłudzali odszkodowania. Po zawarciu wielu umów nagle zaczęli ulegać wypadkom. Wypadki te, jak twierdzi prokuratura, były fikcyjne. Obrażenia ciała potwierdzał jeden z parczewskich lekarzy, który też ma zarzuty. Zbierając informacje do tego materiału, zapytaliśmy rzecznika, komendanta powiatowego policji w Parczewie, czy Sylwester B. został zwolniony ze służby, a jeśli tak, to z jakiego powodu. Po 3 tygodniach zapytaliśmy rzecznika, kiedy możemy spodziewać się odpowiedzi. Pan Artur Łopacki uzależnił jej wysłanie od informacji, gdzie materiał będzie publikowany. Poprosiliśmy zatem o podanie podstawy prawnej, która umożliwia uzależnienie udzielenia informacji od podania miejsca, gdzie zostanie ona opublikowana. Rzecznik nie podał nam takiej podstawy prawnej i wysłał odpowiedź, że funkcjonariusz Sylwester B. został zwolniony ze służby na podstawie artykułu 41 ustawy o policji. Artykuł 41 ustawy o policji brzmi: zwolnienie ze służby. Z odpowiedzi tej zatem wynikało, że policjant został zwolniony ze służby z powodu zwolnienia ze służby. Wymieniony artykuł przewiduje 18 powodów, dla których można zwolnić policjanta ze służby. Dlatego poprosiliśmy rzecznika o wskazanie tego właściwego. Tym razem pan Artur Łopacki zupełnie nas zignorował i nie przesłał żadnej odpowiedzi. W naszej ocenie zachowanie rzecznika wyczerpuje znamiona artykułu 44 ustawy Prawo prasowe. Artykuł ten mówi o utrudnianiu krytyki prasowej. Zachowanie takie podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Podzieliliśmy się naszą opinią z komendantem powiatowym policji w Parczewie oraz komendantem wojewódzkim policji w Lublinie. Po kilku dniach otrzymaliśmy szczegółową odpowiedź na pytanie w sprawie Sylwestra B. Wynika z niej, że podstawą do zwolnienia policjanta ze służby był artykuł 41 ustęp 2 punkt 8 ustawy o policji. Przepis ten mówi, że policjanta można zwolnić ze służby w przypadku popełnienia czynu o znamionach przestępstwa albo przestępstwa skarbowego, jeśli popełnienie czynu jest oczywiste i uniemożliwia jego pozostanie w służbie. Dodatkowo otrzymaliśmy informację, że w związku ze zmianami kadrowymi pan Artur Łopacki nie jest już rzecznikiem komendanta powiatowego policji w Parczewie. Obowiązki rzecznika prasowego pełni teraz pani Ewelina Semeniuk. Jeden z mundurowych parczewskiej komendy, pragnąc zachować anonimowość, powiedział nam, że nie tęskni za Sylwestrem.